Lefebvre to jest bohater, który naprawdę sprzeciwił się Soborowi Watykańskiemu II i on nie był jedyny. Takich było prawie 300 biskupów na świecie. Tylko że jest taka sytuacja, jak mówił kiedyś Stalin, nie te, które głosują, wybierają jakiegoś tam prezydenta, te, które liczą głosy. Tak samo na Soborze Watykańskim II było masa biskupów z całego świata, ale grupka tych intruzów, modernistów, progresistów, szczególnie jezuici, dominikani i niektórzy z nimi związani, oni byli przesiąknięci modernizmem protestanckim. Karl Rahner, kardynał B., który spowiadał właśnie Piusa XII. I tak samo Montini, następny papież Paweł VI. Oni byli wszyscy przesiąknięci tym modernizmem. Oni to wprowadzali wszystko specjalnie do tego, bo nie tym bardziej. Wszystko liturgia jest zniszczona. Thank you.